Siemaneczko! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić parę cubesa w szklance. Max, jak pewnie wiecie, Max zrobił parę cubesa w puszce, takiej małej puszce. Ale ja zrobiłem w filiżance parę cubesa. Dobra, ja już mam gotowego, ale ja sobie, żeby Wam pokazać, jak go zrobić, zrobię jeszcze jednego. Mam sporo tych filiżanek. Dobra. Potrzebujemy dzbanka, nalewamy pół filiżanki herbaty. Najlepiej z dzbanka. Dobra, kiedy mamy już połowę filiżanki nalanej herbaty, to oczywiście nie myślcie sobie, że to był ostatni krok. Dobra, teraz musimy wziąć łyżkę i cukier. Musimy jedną łyżkę wsypać naszego jeszcze niegotowego parę cubesa. Bo ja robię trochę innego parę cubesa niż Max. Max robił to inaczej i ja robię trochę inaczej. Parę cubes, z tego co widzicie, dodaje 100% życia i 100% pancerza. A teraz trzeba wymieszać tą jedną łyżkę. Poczekajcie. No dobra. Teraz musimy wziąć trochę kakao, ja już mam resztkę, właśnie sobie tę resztkę zostawiłam, aby nagrać odpowiednio parę cubesa w filiżance. Musimy wziąć tego kakao, ale nie musi to być kakao, możecie to też zrobić na kawie. Dobra, wsypałem trochę, czyli tak jak trzeba, tak jak się postępuje z parę cubesem. Dobra, wstawię łyżeczkę i teraz zrobię na chwilę pauzę, ale powiem Wam, co trzeba dalej zrobić, bo będzie trochę mokro za chwilę. Będę musiał to wycierać, będę musiał trochę zmiksować to, więc ja robię pauzę i widzimy się, jak już to zrobię. Dobra, ja już zmiksowałem, na szczęście to musiałem trochę powycierać, bo było mokro, ale udało mi się to zrobić, dobra. Teraz, kiedy już mamy to, dolewamy dokładnie 20 kropel przefiltrowanej wody z czajnika. Dobra, trochę mi się za dużo wlało, więc poczekajcie, odleję trochę. Zaraz do Was wrócę. Dobra. Trochę mi się za dużo wlało. Ok, bierzemy wodę delikatnie gazowaną, albo lekko, kto jak woli. To jest i tak to samo. Nie może być woda niegazowana, mocno gazowana i gazowana. Te nie mogą być. Aby zrobić parę cubesa, dokładnie 10 kropli lekko gazowanej lub trochę gazowanej. Dobra, nieważne. Ok, dolaliśmy. Dokładnie, no dobra, może 12 mi się wlało, ale dwie krople za dużo to nie dla nas problem. Dobra, no i zaraz nam będzie parę cubes gotowy. Trochę łyżek się niestety zmarnuje, ale trudno. Trzeba wymieszać. Ogólnie ja już piję parę cubesa i chociaż chciałem Wam pokazać, jak to zrobić. Oczywiście Max Wam pokazał poradnik, jak zrobić w puszce, ja Wam pokazałem, jak zrobić w filiżance lub w szklance, jak kto woli. No dobra. Dobrnęliśmy do ostatniego etapu, czyli się go napić. No. Nie jest może za bardzo smaczny, ale i tak w Fortnite, czy w Brawl Starsie daje on 100% życia i 100% pancerza, więc teraz dajcie mi szybkie łapki w górę, że mam tak dużo życia i tyle pancerza. A smakuje trochę gorzkawo. Niestety trochę gorzkawo smakuje, ale jednak zawsze jest coś. Dobra. Okej.
Teraz wypiję jeszcze drugiego, żeby nie było. Wypiję go już poza nagraniem, bo to mi trochę zajmie. Jak widzicie, wypiłem całego parę kiełbsa. Okej. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku.